jak zrobić ten hełm, no to to o tym już wspominałem, że potrzebujemy na kobiecej postaci strój medyka, żeby miał tą niebieską czapkę. No i w zaznaczonych aktorach musimy mieć naszą męską postać, no i ptaka. Teraz tak, wybieramy naszą postać damską, nieważne czy ona jest pierwsza czy druga, byle była damska z tą czapką, i przechodzimy nią do trybu reżyserskiego po to, żeby ona była w ostatnio używanych. Wychodzę nią do reżyserki, wracam do przyczepy i ona już będzie jako mój ostatnia używana moja postać. Czyli wróć do przyczepy. No i mam. Moja babka, tam jest mój facet. I teraz tak, zaznaczeni aktorzy. Zaznaczony ptak i męska postać. Nieważne, czy ona jest pierwsza, czy druga. Bo hełm robimy tylko na faceta. I w ostatnio używanych jest właśnie ta kobitka z niebieskim strojem. To musi być w ten sposób, bo to tylko tak działa. Kobita, medyk i facet, bo hełm na faceta. Jak to zrobiliśmy? Opuszczamy reżyserski, online, próba czasowa, iPad na dół, fabuła. Wchodzimy na fabułę w ten tryb reżyserski i kopiujemy nasze ptaki. Nie piszcie mi tam, jak zrobić torbę. Nie będę do każdego badziewia siedział, nagrywał filmików. Są stare filmy. W zakładce społeczności wkleiłem link do emglitch.br, pokazał, jak przenieść torbę, jak zamrozić maskę. U mnie i u Opsiego, nie wiem, czy Peja to też nagrywał, nie pamiętam. Są stare filmy. Napiszcie na YouTube, jak zamrozić maskę, znajdziecie te filmy. Jak nie u mnie, u Opsiego, to jeszcze kilka innych osób to nagrywało. Metoda zamrażania maski się nie zmieniła. Zresztą w tym linku, jak chyba z torby, co przypiąłem w zakładce społeczności, też on pokazywał, jak zamrozić maskę i jeszcze jak założyć którą, żeby tam, kurwa, nie zamrozić samej twarzy. Taką maskę ochronną ja to nazywam. Obejrzyjcie tamten film i nie spamcie mi tu, jak przenieść torbę. Macie link przypięty, tam jest pokazane elegancko. Dobra, teraz wracajmy tutaj. Kopiujemy te ptaki, ta nasza postać się przeniesie do tej, kurwa, tu na te siano. Usuwamy tego ptaka. I teraz tak, idziemy. Aktorzy, plaszowe, obiboki, promenada. Szukamy jeden strój, obojętnie jaki. Może być z maską świąteczną, nie musi. Ten pierwszy nie musi, byleby był jakiś zaznaczony. Ja tu klikłem parę razy. Co do masek, tu używajcie tylko pingwina albo tego dziadka, którego ja na filmie użyłem. To są twarde, trwałe maski, bo cała reszta, te ciastki, kurwa, skrzatki, babcie, ta babcia, to są jednorazówki. Na tych maskach nie zrobicie ani zielonego hełmu, ani hełmu Space Rangera. No, pokażę nawet, o co chodzi. Także tutaj tylko pingwin i ten dziadek, którego ja użyłem. To są najlepsze maski. No ale jak już zaznaczyliśmy sobie jeden jakikolwiek strój, wchodzimy na właśnie teraz ostatnio używanych aktorów i z naszej drugiej babki musi stać się coś takiego. Teraz idziemy na aktorzy, plażowe obiboki znowu i teraz już szukamy właśnie konkretnego stroju z maską świąteczną, czyli ten tak wspomniany pingwin i ten właśnie tu dziadek. To są maski, które służą do robienia właśnie hełmu czy tego rangera. Jak już to mamy, go to koniecznie zaznaczamy. Ja tu jeszcze specjalnie poleciałem, poszukałem innych masek, żeby pokazać, że tamte znikną. Jak pójdę na reżyserski, wyjdę do fabuły, wrócę, to tamte ciastka i inne pierdoły, choinki mi poznikają.
na przykład tutaj zaznaczyłem, tu jeszcze jeden zaznaczyłem, został, jeszcze jedną maskę tam zaznaczyłem, to tylko pokazać, żebyście ich nie brali, bo to na tych maskach nie zrobicie, musi być dziadek i pingwin. No dobra, jak już mamy konkretną tą maskę, idziemy na tych zaznaczonych aktorów. Wybieram tego właśnie maskę, tą maskę dziadka. Przechodzimy nią na tryb reżyserski, bo tam ta cała reszta to zniknie. Kręcimy się chwilkę. Opuszczamy reżyserski, czyli będziemy przechodzić na tryb fabularny. No mogłem przyspieszyć, kurde. Bo to się robi już tak samo jak hełm. Tam się pojawił nam zielony hełm, a tu pojawi się Space Ranger. Dobra, tu pobiegam, wrócę. Idę do fabuły, znaczy się, nie z fabuły wrócę na reżyserski, wejdę w zaznaczonych aktorów, no i będzie ten strój. Kurwa, nie strój, tylko hełm tego Rangera. W ogóle urok całego tego glitcha to jest, że strój się kompletnie nie przeniesie, nawet z tą maską, bo robiłem Szymonowi synowi Rangera 3 razy, kurwa, zrespiłem się w jakimś siwych dresach, czarnej koszulce, bez niczego. Reset gry, reset pamięci podręcznej pomógł. I teraz tak, wróciłem z fabuły do reżyserskiego i proszę, tu znikło zupełnie, tu już jest Ranger. Maska znikła. Była ta babcia. Dziadek, maska została. Następny strój, jakiś ciastek. Maska znikła. Następny strój, dziadek zostaje. I następny też jakiś ciastek, też maska znikła. To właśnie dlatego mówiłem, ciastków żadnych nie zaznaczajcie, jeżeli robicie kolorowy hełm albo ten hełm Rangera. Tylko dziadek albo pingwin. No i teraz to już wystarczy tylko go wybrać i znowu pokręcić się z 10-15 sekund w trybie reżyserskim, poczekać, przejść na fabułę, też poczekać te 10-15 sekund i dopiero wbijajcie na sesję dla zaproszonych, a nie od razu wyjdziecie z przyczepy, kurwa, na fabułę, na online, bo to też jest przyczyna, że stroje wam mogą nie przejść. No i co, no strój. Wystarczy na sesji już zapisać hełm, ewentualnie przełożyć, przenieść na jakiś inny strój, że, tak dla bezpieczeństwa, w razie gdyby ten strój miałby wam zniknąć. A i druga sprawa, ten akurat mi przeszedł, ale nie wybierajcie takich strój, gdzie jest dużo rzeczy niewidzialnych albo są praktycznie całe w kratkę. Te już kompletnie są lipne. Dobra, pozdrawiam, a później wrzucę filmik z tego strzelania miniganem w bazie, żeby tam sobie odblokować jakieś tam koszulki i zwiększyć amunicję w ekwipunku. Pozdro.